Witam serdecznie z tej strony SJ Gameplay, a dzisiaj zagramy w Minecraft Pocket Edition na naszym wspaniałym świecie Drittes Reich dla nieniemieckojęzycznych, oczywiście Trzecia Rzesza. Proszę bardzo, zaczynamy w świetnym miejscu w lesie, nie wiem gdzie jestem. Mamy sadzonki zawsze spoko, pozbieramy sadzonki. Wydaje mi się, że tam coś będzie i oczywiście jest nasza wioska. Co dzisiaj robimy? Tu jest mój dom. Niedokończony, właściwie dopiero zaczęty. Tu jest wioska. Tu jest las. Tu jest topór. Co musimy zrobić? Ściąć drzewa. Także ścinamy drzewa i kontynuujemy budowę naszego pięknego domku, który będzie taki dobry, że się każdemu spodoba. Jednak survival, jak kto woli, ma to do siebie, że najpierw trzeba kopać drzewa, żeby coś mieć. A do kopania drzew potrzeba czasu, a czasu mamy sporo, zawsze jest czas. Także kopiemy po prostu, co można powiedzieć. W ogóle ostatnio zacząłem oglądać Twin Peaks, miasteczko Twin Peaks, taki jest polski tytuł na HBO i fajne, muszę wam polecić. Mówiłem niedawno chyba, że będę chciał to sobie obejrzeć. No i tak się stało, sobie obejrzałem. No i to muszę przyznać, że naprawdę spoko. Obejrzałem pierwszy sezon i powiem tak, fabuła jest fajna, ale to, co przede wszystkim mi się podoba w tym serialu, no to jest klimat. Klimat, który jest, no, niesamowity. Tak jak fabuła jest całkiem spoko, tak klimat, który tam panuje, no to jest naprawdę mistrzostwo świata. Te lata 80. i to wszystko, no to jest ten ubiór, plus jeszcze muzyka. Muzyka jest genialna również. Muzyka jest super, to muszę powiedzieć. No i robi robotę to wszystko, że fajnie się ogląda. Wczoraj skończyłem pierwszy sezon, prawdopodobnie dzisiaj zacznę sobie drugi. No i trzyma w napięciu dosyć, muszę to powiedzieć. I są świetne postacie. Nie wiem, czy to zasługa aktorów, na pewno też, czy jakby napisania postaci, ale jest to naprawdę super. Widzimy, że toporek mi się skończył, plus się ściemnia, więc lepiej wrócę do domu. No i super się to ogląda. Zwłaszcza na przykład człowiek, którego uwielbiam po prostu, to jest agent Cooper. Nie pamiętam jego imienia na razie, niestety. Z FBI. Jest, no, genialny po prostu. Ja, no, uwielbiam tego, tę postać. Po prostu. Muszę to powiedzieć. Mam łóżko tutaj. Tak, tu jest łóżko, proszę bardzo. Cyk łóżko. I tutaj wiadomo, bez spoilerów, więc ze spokojem. Ale polecam, naprawdę. Zobaczymy, jaki będzie drugi sezon, ale pierwszy jest bardzo fajny. A tymczasem mamy swojego Minecrafta. Jeszcze ciąć drzewo? Ile mamy drzewa? No szczerze bym jeszcze trochę pociął. A może nie. O fuck, coś. Co ty robisz, gościu? Gościu, normalny jesteś? Nienormalny. Dobra, będziemy kopać? Dawajcie, będziemy kopać. Ale zaraz, mam węgiel? Mam węgiel. Zrobimy świeczki. Świeczki. Potrzebujemy to. To. Więcej, dobra. Robimy świeczki. Mam dużo świeczek? Tak, mam sporo świeczek. Także to, co nam teraz pozostało, to rozświetlenie i kopanie, żeby było coś więcej, żeby było, wiecie. No nieduża ta jaskinia, rzeczywiście nieduża. Tutaj mamy trochę węgla. Mam kilo w ogóle? Nie mam kilofa nawet. Nawet kilofa nie mam, także zrobimy kilo w sobie. Bo mogę, czemu nie?
Nie wiem, czy nie mam patyków. O, dobra. I kill of. Taki o. Zrób. O, fuck. To był creeper. Wow. Tego się nie spodziewałem, tak szczerze. Tego się nie spodziewałem. Dobra. Muszę to zabudować najpierw. Najpierw to zabudować, więc wezmę to, co zniszczył, ale to nie jest wszystko, bo parę wyparowało po prostu. Dzięki, panie Creeper. Dobrze, że nie umarłem czy coś, chociaż w sumie i tak nic by się nie stało, bo jestem w domu. Ale zniszczył mnie. Dobra, tak zostawiamy jak na razie. Teraz idę w dół, biorę kill-off i lecimy. Zacznijmy od tego, że wykopiemy ten węgiel. Węgla. Nigdy za dużo, więc zawsze się przyda taki węgiel stąd. Bo wiadomo, świeczki plus palenie w piecu, to dobry jest węgiel na to. Zawsze. Trochę się ciemno zrobiło, ale nie aż tak, więc nie będę już zapalał kolejnej świeczki. Tylko sobie pokopiemy taką. Jest. Dobra, lecimy dalej, w dół. Coś tutaj będzie, coś tu będzie. Nie ma nic. No to robimy tak. Tak robimy, niestety. No taka jest prawda, że inaczej ciężko zrobić. Inaczej ciężko. Czekajcie. Oglądając kwadratową masakrę. Tak oglądałem niektórych YouTuberów, którzy niestety zostali zbanowani, ale to nie była ich wina. I w dodatku już chyba moda na Minecrafta mocno minęła. I nie wiem, czy ktoś pamięta o tej nowej kwadratowej masakrze. Wydaje mi się, że niespecjalnie. Coś w tym jest? Nie ma. Kopiemy dalej, proszę państwa. Bierzemy kill-off. Nie wiem, czy jestem wystarczająco nisko w ogóle. Czy może powinienem jeszcze trochę wybudować w dół? Bo wiem, że najwięcej surowców jest tam na jakimś poziomie. A ja szczerze nie zszedłem zbyt nisko, bo ta jaskinia to taka raczej no nie niska była, więc chyba będę kopał w dół. Co myślicie? Ja myślę, że to jest dobry pomysł, żeby tutaj postawić świeczkę, tutaj zrobić taką osobę jeszcze. Po prostu. Wygląda na to, że nic tam nie ma. Tak. Tak. Kopiemy sobie tutaj. Jak. Wygląda na to, że nic tam nie ma. I lecimy w dół, proszę państwa. Lecimy w dół. W dół. Myślę, że w dół. Ej, czy ja przypadkiem nie postawiłem sobie tamtej wieży kiedyś, żeby zaznaczyć, gdzie jest jakaś dobra jaskinia? I chyba tak było. I tam jest jakaś dobra jaskinia. Nie, ja tam już kopałem w dół, pamiętam. To było miejsce, gdzie ja już kopałem w dół i chciałem tam wrócić. To. Więcej jaskiń, tym lepiej, więc robimy to, co robimy. Zaraz mi się kill-off skończy. Mogłem zrobić ten drugi jednak, a nie zrobiłem, zapomniałem. Przez creepera oczywiście. No i raczej nic nie znajdziemy. Nie zapowiada się na to, żebyśmy coś znaleźli. Takie diamenciki na przykład. O Jezus, takie diamenciki. Jak pięknie by było. O Matko Boska. Ale nie, no to się nie zdarzy, no. Bez przesady. Takie diamenciki, nie. Zresztą żelazo, w sensie teraz by mi było potrzebne żelazo dosyć mocno, bo mam tylko kamień jak na razie. A jak wiadomo, żelazo jest lepsze niż kamień, więc fajnie by było mieć coś żelaznego. O, ziemia. Ziemia. Dziwne. Zaraz mi się kilo skończy. Fuck, nie chcę tego kopać, chcę to kopać. No i skończył, proszę państwa. Skończył się kill-off, co oznacza, że idziemy do góry, nic tutaj nie było. Zobaczymy, czy na pewno nic nie przeoczyłem.
Sądzę, że nie, więc idę dalej. Trochę tutaj pokopałem. Lecimy. Tam nic nie ma. Myślałem, że tam jest jakaś odnoga, której nie zobaczyłem, ale tak nie jest, więc przykre. Czemu to jest ziemia? Nieważne. Dobrze, słuchajcie. Myślę, że to w tym odcinku będzie wszystko. Więc trzymajcie się i do zobaczenia.